nazywam się Tomasz Paleska, jestem współpracownikiem także tygodniego regionalnego Corso, a w tej chwili prowadzę tę galę dla Państwa. Szanowni Państwo, sportowy plebiscyt Corso organizowany jest przez tygodnik regionalny od 1992 roku. Wtedy wybieraliśmy najwybitniejszego sportowca 1991 roku. W pierwszym plebiscycie zwyciężyła pływaczka, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski Magdalena Modelska, a trenerem roku został tytuł Talent Roku. Otrzymuje Jakub Ćwieńka, piłka ręczna, wychowany w drużynie szkoleniowej Wysokiej Szkoły z powodzeniem grający w ekstraklasowym zespole seniorów. Tytuł najlepszego ucznia sportowca zdobywa Dawid Piłat. Wielkie brawa! Powiem tak na szybko. Pan Dawid jest zawodnikiem LKS Stalimielec, srebrny medalista na Mistrzostwach Polski Młodzików w rzucie młotem. Otrzymuje pan Zbigniew Żola. Zapraszamy na scenę. Wygrać w tak mocnej konkurencji trenerskiej gier zespołowych to jest dla mnie duży zaszczyt. W 3-minutowym pojedynku zaprezentują się dwie reprezentantki kraju, pani Barbara Różniecka z prawej strony i Weronika Wiktor. Weronika Wiktor i Piotr Kurpak dokładnie tydzień temu zdobyli pierwsze punkty międzynarodowe w Pucharze Europy. Gotowe nasze. Czas mierzy się automatycznie. A cały pojedynek polega na tym, kto pierwszy trafi, ponieważ aparat wskazuje w minimalnym, nie mamy pierwsze trafienie. Gotowe. Naprzód. Proszę Państwa, rzadko się zdarza, że walczące dziewczyny, w ogóle zawodnicy w szermierce mają tak poważne, tak... I rozpoczynamy. Szanowni Państwo, miejsce 10. Chwila ciszy. Krystian Gettinger. Zapraszamy bardzo. Kilka ważna. Wielu kultura drużyny piłkarskiej Stali jest czołowym do końca ligi. Jedyny wychowany w podstawowym składzie. A miejsce 8 zdobywa pan Dawid Zaskarski. Szachy. Zapraszamy. Miejsce 7 przypadło w udziale panu Danielowi Paduchowi. Zapraszamy. Pływanie. Wielokrotny karabinec, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i uczestników wielorocznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie w kategorii Masters. Miejsce 6. To miejsce zajmuje pan Mateusz Kolenia. Zapraszamy bardzo. Piłka nożna. Zapraszamy naszą drużynę. Czwarte miejsce zdobywa pan Piotr Urban. Szermierka. Zapraszamy.
indywidualnie i w drużynie, a w roku 2018 brązowy medalista drużynowych mistrzostw Polski juniorów. Gratulujemy. Miejsce trzecie, szanowni państwo. I teraz uwaga. Pani Paulina Buziak-Śniadacz. Zapraszamy! Aha, jeszcze raz. 17 mistrzyni Polski wchodzi na 20 km w Nowej Dębie, mistrzyni Polski wchodzi na 5000 metrów w Białymstoku. Gratuluję. Drugie miejsce, bardzo ważne. A to drugie miejsce zdobywa pan Rafał Augustyn, chód sportowy. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo pana Rafała nie ma. Szybko powiem, siódmy zawodnik mistrzostw świata wchodzi na 50 km, w Londynie mistrz Polski wchodzi na 50 km. Pierwsze miejsce, szanowni państwo, zwycięzcą plebiscytu na sportowca roku 2017 został, trzeba powiedzieć, tadam, jak wszyscy mówią, Wojciech Lubieniecki, Szermierka, zapraszamy. Szybko powiem, Wojtek Lubieniecki, zawodnik PTG Sokoła 1893 Mielec, drużynowy wicemistrz świata w szpadzie, czołowy junior w Polsce i w Europie. Break it up, the process, the world.